Dzień dobry, otwieram 36. sesję Rady Gminy Czernikowo. Witam serdecznie panie i panów radnych, witam pana wójta. Szanowni państwo, szanowni radni, odczytam listę obecności. Radny Roman Borucki. Jestem. Radny Mieczysław Kasprowicz. Jestem. Radna Halina Pfeiffer. Jestem. Radna Bogumiła Lewandowska. Nie słyszę. Radna Beata Rzymkowska. Jestem. Radny Andrzej Opuszyński. Nie słyszę. Radny Daniel Świdurski. Jestem. Radna Beata Murszewska. Jestem. Radny Marek Sitek. Jestem. Radny Dawid Polanowski. Jestem. Radny Bartłomiej Duszyński. Jestem. Radna Joanna Tomczyk. Jestem. Radna Wiesława Fentnerowska. Nie słyszę. Radny Lech Duszyński. Jestem. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w tej chwili w sesji Rady Gminy uczestniczy 12 radnych. Stwierdzam kworum. Jesteśmy władni do podejmowania uchwał. Szanowni radni, został wam przesłany porządek dzisiejszej sesji. Czy ktoś z państwa ma uwagi? Nie słyszę, zatem odczytam porządek dzisiejszych obrad. Punkt pierwszy, sprawy organizacyjne. Punkt drugi, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. Punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernikowo na lata 2022-2032. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie gminy Czernikowo, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernikowo w 2022 roku. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości. Punkt ósmy. Wolne głosy i zapytania. Punkt dziewiąty. Zakończenie obrad 36. sesji Rady Gminy. I szanowni radni, przechodzimy do głosowania nad porządkiem dzisiejszej sesji. Radny Roman Borucki. Jestem za. Radny Mieczysław Kasprowicz. Za. Radna Halina Pfeiffer. Jestem za. Radna Beata Rzymkowska. Jestem za. Radny Daniel Świdurski. Jestem za. Radna Beata Murszewska. Jestem za. Radny Marek Sitek. Jestem za. Radny Dawid Polanowski. Jestem za. Radny Rafał Rutkowski. Za. Radny Bartłomiej Duszyński. Za. Radna Joanna Tomczyk. Za. Radny Lech Duszyński. Jestem za. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych jeszcze, pan radny Andrzej Opuszyński jest? Jestem za. Mam z głośnikiem coś problemy, nie? Dziękuję bardzo. W tej chwili w sesji Rady Gminy uczestniczy 13 radnych i porządek dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, w Biurze Obsługi Rady został wyłożony protokół z 35. sesji Rady Gminy. Czy ktoś z państwa ma jeszcze uwagi do tego protokołu? Nie słyszę, zatem stwierdzam, że protokół 35. sesji Rady Gminy został przyjęty. Szanowni radni, w okresie międzysesyjnym odbyły się dwa posiedzenia komisji. Jednej komisji oświaty, której przewodniczył przewodniczący Daniel Świdurski oraz wspólne posiedzenie komisji, którą przewodniczył radny, przewodniczący komisji pan Roman Borucki. Omawiane były sprawy oświaty, omawiane również były projekty uchwał, które dzisiaj zamierzamy przyjąć. Stwierdzam, że wszystkie uchwały zostały przyjęte przez wszystkich radnych jednogłośnie. I przechodzimy do punktu drugiego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok i oddaję głos. Witam panie i panów radnych, witam mieszkańców gminy Czernikowo oglądających dzisiejszą sesję w trybie online. Szanowni państwo, 19 stycznia 2022 roku został przyjęty budżet gminy na rok 2022.
Później następowały zmiany w formie uchwały oraz poprzez dwa zarządzenia i dzisiaj zaszły kolejne, które powinny zostać uwzględnione w budżecie do realizacji na kolejny okres roku 2022. Szanowni Państwo, proponuję, aby dochody w kwocie 55 391 619 zł zastąpić kwotą 57 650 188 zł, natomiast wydatki zastąpić wydatki w kwocie 60 449 520 zł, zastąpić kwotą 62 985 655 zł. Szanowni Państwo, omawialiśmy projekt zmian do budżetu bardzo szczegółowo na Komisji Wspólnej Rady Gminy Czernikowo. Dzisiaj pozwolę sobie skupić się tylko na tych najważniejszych aspektach tych zmian, które będziecie dzisiaj Państwo procedować. Proszę o zwiększenie budżetu o kwotę 5800 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie budżetu o kwotę 256 762 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej zgodnie z pismem ministra finansów. Proszę także o zwiększenie budżetu o kwotę 44 573 zł jako środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznane z tytułu wsparcia szkół w zakresie organizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Proszę także o wprowadzenie do budżetu kwoty 292 tysiące zł jako środki pozyskane w ramach różnego rodzaju dotacji na restaurację chaty zabytkowej we Włęczu. Przypomnę, 30 tysięcy od kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty wojewódzkiego, 20 tysięcy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i 242 tysiące z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Proszę także o zwiększenie budżetu o kwotę 108 368 zł. Są to środki, które pochodzą z tytułu realizacji decyzji za usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie gminy Czernikowo w miejscu, gdzie powstaje farma fotowoltaiczna. Jest rozbudowywana ta, która została wybudowana już kilka lat temu. Proszę także o zwiększenie budżetu o kwotę 57 400 zł. Jako powiększenie zasobów przyrody na terenie gminy Czernikowo złożyliśmy stosowny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i ta kwota, którą przed chwilą przytoczyłem, to jest 50% dotacji. Pozostałe 50% będzie zabezpieczone w budżecie gminy właśnie ze środków pochodzących z tytułu usunięcia drzew i krzewów na powiększenie farmy fotowoltaicznej. Proszę także o wprowadzenie do budżetu kwoty 8761. Jest to dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Są to środki z 2021. Proszę o wprowadzenie do budżetu pozyskanej dotacji 35 tysięcy na realizację programu Czyste Powietrze. Przypomnę, że prowadzimy punkt informacyjno-konsultacyjny, który służy naszym mieszkańcom. Mogą pozyskać wiedzę, ale także przy pomocy pracownika Urzędu Gminy złożyć wniosek o dofinansowanie do ekologicznych źródeł ciepła. Mogą także rozliczyć wnioski o płatność przy pomocy osoby, która tę opiekę nad programem Czyste Powietrze na terenie gminy Czernikowo sprawuje. Szanowni Państwo, proszę także o zwiększenie budżetu o kwotę 407 tysięcy. Jest to kwota, która wynika ze zwiększonej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z obiektów zamieszkałych. 91 823 zł to kwota, którą posiadamy ze zbiórki na konto gminne z tytułu pomocy naszym gościom z Ukrainy. Proszę o wprowadzenie tejże kwoty, tak abyśmy mogli ją zgodnie z przeznaczeniem wydatkować. Proszę także o zwiększenie budżetu o 959 382 zł. Są to środki z prognozy, którą żeśmy przesłali do wojewody kujawsko-pomorskiego. Ta kwota powinna zostać przekazana z Funduszu Pomocy Ukrainie
na obsługę tych miejsc, które gmina przygotowała w ramach publicznego systemu opieki nad osobami, które są poszkodowane i dotarły wskutek wojny na teren gminy Czernikowo. Szanowni Państwo, są dochody, które w większości muszą być wydatkowane na ten cel, na które wpłynęły wydatki i tylko krótko zreferuję. 5800 wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej, 256 tysięcy wydatki związane z funkcjonowaniem systemu oświaty, 44 573 to są wydatki związane z organizowaniem dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 300 tysięcy z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu. Wcześniej mówiłem, że dochód, który uzyskaliśmy w postaci dotacji, to 292 tysiące, a wydatek 300 tysięcy, 8 tysięcy zgodnie z umową z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków gmina dokłada ze swoich środków. 120 768 to jest to zadanie związane z powiększeniem zasobów przyrody na terenie gminy Czernikowo. Taki duży wniosek został do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska złożony. Jeśli pozyskamy dotacje, będziemy robili kolejne nasadzenia na terenie naszej gminy. W kilku miejscach chcemy posadzić drzewa, tak aby one za kilkanaście lat stanowiły odpowiednie zasoby do tego, aby żyło nam się z jednej strony bardziej estetycznie, przyjemnie, ale także, żeby te drzewa produkowały odpowiednią, czy redukowały odpowiednią ilość dwutlenku węgla. 45 tysięcy proszę o przeznaczenie na pracę nad zbiornikiem wodnym, tam gdzie próbujemy w ramach przetargu zrealizować park wiejski. Mówię tutaj o Mazowszu. 8761 to wydatki związane z usuwaniem azbestu. 35 tysięcy ta sama kwota, którą pozyskaliśmy na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze. 557 tysięcy wydatki związane ze zmianą stawki za odbiór odpadów komunalnych. 91 823 tysiące to są te środki ze zbiórki publicznej, o której Państwu przed chwilą wspominałem. 959 tysięcy to wydatki z tytułu Funduszu Pomocy związanej z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Proszę także o zwiększenie wydatków o 66 zł na utrzymanie sieci dróg rowerowych. Tutaj mamy podpisane stosowne porozumienie z powiatem toruńskim. Ta kwota, która została w tym porozumieniu wskazana po dopełnieniu umów także z innymi partnerami w ramach sieci dróg rowerowych, ulega zwiększeniu o 66 zł. W związku z powyższym także i my musimy tę kwotę zgodnie z porozumieniem zwiększyć. Proszę o wprowadzenie wydatków 27 500 zł z tytułu utrzymania dróg gminnych, 10 000 na modernizację systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Czernikowo. Tu tylko wspomnę, że jest to kwota, którą musimy dołożyć do, czy musimy dołożyć do rozstrzygniętego przetargu na rzecz dostawy koszy, samochodów oraz innych elementów związanych z systemem odbioru odpadów we własnym zakresie. Kolejna pozycja znacząca, 70 tysięcy, jest to pozycja, która dotyczy wykupu działki, na której wybudowano świetlicę wiejską w Steklinie. W kwietniu kończy się umowa, którą gmina ma podpisaną ze spółdzielnią Rolnik. Przeprowadziliśmy negocjacje i rozmowy, tak aby tę kwestię uregulować i aby grunt, na którym została pobudowana świetlica, przeszedł w zasoby gminy. W wyniku negocjacji udało się ustalić kwotę, którą musiałaby gmina zapłacić, aby nabyć grunt pod świetlicą. Przypomnę tylko w nawiązaniu do posiedzenia Komisji Wspólnej, że oprócz tego fragmentu nieruchomości, na której posadowiona jest świetlica, negocjacje dotyczyły także placu zabaw, siłowni plenerowej oraz dwóch boisk, boiska małego do siatkówki oraz boiska dużego, które używane jest przez piłkarzy ze Steklina. 70 tysięcy kwota znacząca, natomiast biorąc pod uwagę ceny rynkowe nieruchomości oraz konieczność w mojej ocenie
uregulowania tej kwestii wydaje się, że jest kwotą do udźwignięcia przez budżet gminy. Na komisji wspólnej długo dyskutowaliśmy na ten temat i cieszę się, że Państwo radni jednogłośnie wszyscy zdecydowali, że ten grunt powinien zostać zakupiony, że Państwo wówczas wszyscy jednogłośnie określiliście się, że ta kwota 70 tysięcy powinna być w budżecie zabezpieczona. Jednocześnie Państwo radni wskazaliście mi dalsze wytyczne dotyczące rozmów w tym zakresie i te wytyczne mam zamiar zrealizować w rozmowach ze spółdzielnią Rolnik. Mianowicie chodzi o uregulowanie tej kwestii w taki sposób, żeby środki, które gmina przekazuje na rzecz spółdzielni Rolnik z tytułu nabycia gruntu, były przeznaczone i ulokowane w Steklinie w zakresie potrzeb, które spółdzielnia posiada, ale właśnie w odniesieniu do tych nieruchomości, które są zlokalizowane bezpośrednio, w bezpośrednim sąsiedztwie boiska i świetlicy. Wówczas w toku dyskusji wszyscy stwierdziliśmy, że tych potrzeb jest mnóstwo, dlatego warto byłoby, aby one zaspokoiły właśnie potrzeby tej części naszej gminy. I ja przyjmuję to zobowiązanie, jeśli Państwo tę uchwałę przyjmiecie, i będę prowadził rozmowy w taki sposób, aby rzeczywiście te środki pozostały w Steklinie. Szanowni Państwo, proszę także o zwiększenie budżetu o 12 tysięcy na wsparcie Gminnej Orkiestry Dętej. Zasług tej orkiestry, tym wszystkim z Państwa, którzy mieli okazję ją słyszeć, nie sposób nie docenić. Ona gra wspaniale i uświetnia wszystkie uroczystości, te patriotyczne, te kościelne, ale ma też swoje potrzeby. Wiadomo, że potrzeba od czasu do czasu zakupić nowe instrumenty, poddać konserwacji te, które są użytkowane, ale także potrzeba jednolitego stroju, tak aby ta orkiestra wtedy, zwłaszcza kiedy są warunki atmosferyczne niekorzystne, odczuwała właściwy komfort termiczny i w związku z tymi potrzebami proszę o zabezpieczenie kwoty 12 tysięcy złotych na zakup odpowiednich kurtek, tak aby były one reprezentacyjne, ale także dawały ten właściwy komfort termiczny, kiedy w okresie zimowym jest potrzeba, ale także wola ze strony orkiestry uświetniania naszych uroczystości. I proszę, Szanowni Państwo, także o zabezpieczenie w budżecie kwoty 45 tysięcy z przeznaczeniem na dotację dla gminnej spółki wodnej. To pokrótce wszystkie zmiany, które są dokonywane, zwłaszcza te, które są najistotniejsze. Poza nimi jest jeszcze kilka drobnych, o których mówiłem Państwu na posiedzeniu Komisji Wspólnej. Zatem proszę o zatwierdzenie uchwały budżetowej w brzmieniu, który został Państwu przedłożony, w brzmieniu, który został Państwu zreferowany w szczegółach na posiedzeniu Komisji Wspólnej. Jednocześnie proszę o to, abym nie musiał kolejnego punktu referować, czyli wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernikowo na lata 2022-2032, z tego względu, że uzasadnieniem do jej podjęcia są przesłanki, które Państwu przed chwilą zreferowałem w odniesieniu do uchwały budżetowej na rok 2022. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oczywiście na wspólnym posiedzeniu komisji, poza tymi sprawami innymi, upoważniliśmy pana wójta do podejmowania rozmów z prezesem i zarządem spółdzielni Rolnik, aby właśnie te pieniądze, które wkrótce spółdzielnia otrzyma za wykup tego terenu pod boiskiem i świetlicą, aby one, te pieniądze zostały wbudowane w gminie Steklina, tak żeby ta miejscowość dzięki tym pieniądzom ładniała, żeby te potrzeby zostały po części zaspokojone. Szanowni radni, otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań lub panów radnych chciałby zabrać głos? Nie słyszę, zatem odczytam treść uchwały.
Uchwała Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. Tutaj podana podstawa prawna. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 34 / 273 / 2022 Rady Gminy z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami wójta wprowadza się następujące zmiany. W paragrafie pierwszym dochody w kwocie 55 391 619 zł zastępuje się kwotą 57 650 188 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W paragrafie drugim wydatki w kwocie 60 449 520 zł zastępuje się kwotą 62 985 655 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2022 rok, wykaz inwestycji na 2022 rok, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 5 otrzymuje brzmienie. Deficyt budżetu w wysokości 5 335 467 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 526 625 zł, wolnych środków w kwocie 2 876 643 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 932 199 zł. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 6 414 842 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 1 079 375 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały ustala się plan dotacji na 2022 rok dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Czernikowo. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I szanowni radni, przechodzimy do głosowania. Radny Roman Borucki. Jestem za. Radny Mieczysław Kasprowicz. Za. Radna Halina Fajfer. Jestem za. Radna Bogumiła Lewandowska. Dzień dobry, jestem za. Radna Beata Rzymkowska. Jestem za. Radny Andrzej Łopuszyński. Jestem za. Radny Daniel Świdurski. Jestem za. Radna Beata Murszewska. Jestem za. Radny Marek Sitek. Jestem za. Radny Dawid Polanowski. Jestem za. Radny Rafał Rutkowski za. Radny Bartłomiej Duszyński. Jestem za. Radna Joanna Tomczyk. Jestem za. Radny Lech Duszyński. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy 14 obecnych na sesji radnych. Dołączyła do nas radna Bogumiła Lewandowska. Przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernikowo na lata 2022-2032. Uchwała ta została omówiona. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań lub panów radnych chciałby zabrać głos? Nie słyszę, zatem przeczytam treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernikowo na lata 2022-2032. Tutaj podana podstawa prawna. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czernikowo na lata 2022-2032 z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2022-2032 zmienionej uchwałą Rady Gminy nr 35/280/2022 z dnia 23 lutego 2020 roku. Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Czernikowo. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I przechodzimy do głosowań. Radny Roman Borucki. Jestem za. Radny Mieczysław Kasprowicz. Za. Radna Halina Fajfer. Jestem za. Radna Bogumiła Lewandowska. Jestem za. Radna Beata Rzymkowska. Jestem za. Radny Andrzej Opuszyński. Jestem za. Radny Daniel Świdurski. Jestem za. Radna Beata Murszewska. Jestem za. Radny Marek Sitek.
Jestem za. Radny Dawid Polanowski. Jestem za. Radny Rafał Rutkowski za. Radny Bartłomiej Duszyński. Jestem za. Radna Joanna Tomczyk. Jestem za. Radny Lech Duszyński. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy 14 obecnych na sesji radnych. I przechodzimy do punktu 4 porządku dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. I oddaję głos. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z utratą mocy obowiązującej artykułu 28 ustawy z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej i wprowadzeniem nowej podstawy prawnej dla ustalenia ekwiwalentu dla członków OSP od 1 stycznia 2022 roku zaistniała konieczność podjęcia nowej uchwały w przedmiocie ustalenia ekwiwalentu za wyjazdy gospodarcze oraz wyjazdy ratowniczo-gaśnicze. Szanowni Państwo, w związku z nowym przepisem, gdzie strażak ratownik, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia ekwiwalent pieniężny, a wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala się nie rzadziej niż na dwa lata, raz na dwa lata, a właściwa rada w drodze uchwały Rady Gminy ustala poza jego wysokością także moment, od którego wchodzi w życie stosowanie nowego ekwiwalentu. Przypomnę tylko, że wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać 1,175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. W związku z artykułem 48 przywoływanej wcześniej przeze mnie uchwały do 30 czerwca 2022 roku należy określić wysokość ekwiwalentu na podstawie nowej uchwały. Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę to, jak kształtowała się wysokość ekwiwalentu w poprzedniej uchwale Rady Gminy z 28 grudnia 2017 roku oraz biorąc pod uwagę stawki obowiązujące w sąsiednich gminach, na komisji wspólnej wypracowaliśmy rozwiązanie, zgodnie z którym proponujemy 21 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej, czyli na poziomie obowiązującym dotychczas. Natomiast jeśli chodzi o udział w tak zwanym wyjeździe gospodarczym, czyli w szkoleniu lub ćwiczeniu, 9 zł za każdą godzinę i tutaj Rada Gminy skłoniła się do podwyższenia o 2 zł obowiązującej wcześniej stawki. Wspomnę tylko, Szanowni Państwo, że uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i będzie miała zastosowanie do ekwiwalentu należnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych od 1 stycznia 2022 roku, a zatem to rozliczenie, przed którym stoimy, będzie jeszcze ustalone po stawkach obowiązujących z poprzedniej uchwały, czyli tej z 28 grudnia 2017 roku. Natomiast każda akcja ratownicza, począwszy od 1 stycznia 2022 roku, w roku przyszłym będzie rozliczona po nowych stawkach, czyli 21 zł za akcję, za godzinę akcji ratowniczo-gaśniczej, a 9 zł za tak zwany wyjazd gospodarczy. Szanowni Państwo, bardzo proszę o podjęcie uchwały, która wychodzi naprzeciw nowym regulacjom prawnym, ale jest także wyrazem docenienia poprzez organy zarządcze gminy, czyli wójta gminy i rady gminy, zasług jednostek ochotniczych straży pożarnych dla bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa przez mieszkańców gminy Czernikowo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos? Nie słyszę, zatem przejdę do czytania treści uchwały. Uchwała Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
Tutaj podana podstawa prawna uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się ekwiwalent pieniężny wypłacany z budżetu gminy dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych gminy Czernikowo, którzy brali udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu w wysokości 21 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej. 9 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 30/184/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie Gminy Czernikowo za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Czernikowo. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Czernikowo. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ma zastosowanie do ekwiwalentu należnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych od 1 stycznia 2022 roku. I szanowni radni, przechodzimy do głosowania. Radny Roman Borucki. Jestem za. Radny Mieczysław Kasprowicz. Za. Radna Halina Pfeiffer. Jestem za. Radna Bogumiła Lewandowska. Jestem za. Radna Beata Rzymkowska. Jestem za. Radny Andrzej Łopuszyński. Jestem za. Radny Daniel Świdurski. Jestem za. Radna Beata Murszewska. Jestem za. Radny Marek Sitek. Jestem za. Radny Dawid Polanowski. Jestem za. Radny Rafał Rutkowski za. Radny Bartłomiej Kuszyński. Jestem za. Radna Joanna Tomczyk. Jestem za. Radna Wiesława Felchnerowska. Dzień dobry, jestem za. Radny Lech Duszyński. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przy 15 obecnych na sesji radnych dołączyła do nas radna Wiesława Felchnerowska. Przechodzimy do punktu 5 porządku dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie gminy Czernikowo, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. I przekazuję głos. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to jak ważna jest melioracja, myślę, nie muszę przekonywać nikogo z nas. Dotyczy ona zarówno rolników, jak i działkowców, którzy posiadają na tych działkach czy to swoje uprawy, czy także budynki, w których zamieszkują. Jednak prowadzenie i konserwowanie obiektów zmeliorowanych niesie za sobą także konieczność wydatkowania środków. Doskonale jako radni wiecie o tym, że funkcjonuje gminna spółka wodna na terenie gminy Czernikowo, której zadaniem jest realizacja właśnie wszelakiego rodzaju awarii, które występują w związku z funkcjonowaniem melioracji, ale także sukcesywnie, drobnymi krokami pomału, powiększanie zasobów, jeśli chodzi o grunty zmeliorowane. Jak wcześniej wspomniałem, melioracja wymaga nakładów finansowych i od wielu lat było tak, że gmina Czernikowo tę spółkę wspierała, oddelegowując jednego bądź wcześniej większą ilość pracowników do prac na rzecz właśnie gminnej spółki wodnej. Niemniej jednak postanowiłem i bardzo Państwa proszę o wsparcie w tym zakresie, abyśmy nie oddelegowywali pracownika, tylko udzielali gminnej spółce wodnej dotacji. Przepisy prawa oczywiście pozwalają na takie działanie. Przeprowadziliśmy cały proces, jeśli chodzi o uzyskiwanie zgód nad tymi rozwiązaniami, które ostatecznie będą determinowały sposób przydzielania dotacji, jak i sposób rozliczania tych dotacji. Uzgodniliśmy to z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uzgodniliśmy z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz nadzorem wojewody. Proszę, i mówiłem już o tym Państwu wcześniej przy okazji uchwały budżetowej, proszę, abyśmy na rok 2022 zabezpieczyli kwotę i wydatkowali w formie dotacji 45 tysięcy złotych, które te środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie gminy Czernikowo lub
finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie gminy Czernikowo w zakresie melioracji. Oczywiście pomoc, którą będziemy udzielali, będzie stanowiła pomoc publiczną, a zatem wszelakie rygory związane z tym obszarem udzielania dotacji będą musiały być wypełnione. Będzie musiał być złożony wniosek. W regulaminie wskazujemy, że będzie to miało miejsce co roku najdalej do 30 kwietnia. Rozliczenie będzie musiało nastąpić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż do 15 grudnia danego roku budżetowego. Szanowni Państwo, zgodnie z ewidencją 3181 hektarów mamy zmeliorowanych, płatników, jeśli chodzi o koszty związane z funkcjonowaniem melioracji, jest około 400. To w przeliczeniu daje nam około 70 tysięcy dochodu dla gminnej spółki wodnej. Oczywiście gminna spółka wodna może pozyskiwać różnego rodzaju dotacje, co także będzie w tym roku czyniła, ale mimo wszystko jest to ciągle zbyt mało, aby utrzymać 3 pracowników i kupować jeszcze materiały eksploatacyjne. Dlatego zasadnym jest, aby gmina Czernikowo wspomogła kwotą 45 tysięcy złotych gminną spółkę wodną. Myślę, że ta kwota będzie spożytkowana celowo i w konsekwencji będziemy wszyscy zadowoleni z tego, że mamy grunty zmeliorowane, mamy awarie pousuwane, bo melioracja wtedy, kiedy jest, a nie funkcjonuje, bardziej szkodzi niż kiedy w ogóle jej nie ma. Dlatego warto wspierać gminną spółkę wodną, zwłaszcza w tych okresach. Teraz widzimy takich podmokłych, widzimy walory funkcjonowania spółek wodnych i melioracji. Wystarczy gołym okiem spojrzeć, przejeżdżając tutaj nawet po okolicznych gminach, gdzie jest melioracja, gdzie jej nie ma, ile jest ubytków w zasiewach, tam gdzie melioracja nie funkcjonuje. Nie będę przytaczał tutaj gmin, które w tym zakresie mają kłopoty. My względnie mamy temat dobrze zorganizowany. Mieliśmy oczywiście przejściowe problemy, ale dzięki dotacji, na którą Państwo, mam nadzieję, wyrazicie zgodę, ta spółka będzie funkcjonowała w sposób bardziej doskonały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań lub panów radnych chciałby zabrać głos? Nie słyszę, zatem przejdę do odczytania treści uchwały. Uchwała Rady Gminy z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie gminy Czernikowo, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Tutaj podana podstawa prawna. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się zasady udzielania dla spółek wodnych z terenu gminy Czernikowo dotacji celowej ze środków budżetu gminy Czernikowo. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania określone w regulaminie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Czernikowo. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. I szanowni radni, przechodzimy do głosowania. Radny Roman Borucki. Jestem za. Radny Mieczysław Kasprowicz. Za. Radna Halina Pfeiffer. Jestem za. Radna Bogumiła Lewandowska. Jestem za. Radna Beata Rzymkowska. Jestem za. Radny Andrzej Łopuszyński. Jestem za. Radny Daniel Świdurski. Jestem za. Radna Beata Murszewska. Jestem za. Radny Marek Sitek. Jestem za. Radny Dawid Polanowski. Jestem za. Radny Rafał Rutkowski za. Radny Bartłomiej Duszyński. Jestem za. Radna Joanna Tomczyk. Jestem za. Radna Wiesława Fechnerowska. Jestem za. Radny Lech Duszyński. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy 15 obecnych na sesji radnych. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernikowo w 2022 roku. I oddaję głos.
Drogie panie radne, panowie radni, artykuł 11 ustawy o ochronie zwierząt zobowiązuje Radę Gminy do przyjęcia w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi corocznie do 31 marca, zatem mamy dzisiaj ostatni na to moment. Ustawa, która obliguje gminę do zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności tych zwierząt, a także ich wyłapywania, określa, że regulacje w tym zakresie powinny być określone w programie. Program oprócz swoich rozbudowanych form wsparcia zawiera także preliminarz wydatków. Na terenie gminy Czernikowo planujemy wydatkować śladem roku ubiegłego kwotę 55 tysięcy na zagadnienie, które Państwu w chwili obecnej referuję. W tym 32 tysiące na schronisko, 500 zł na opiekę i zakup karmy, 500 zł na miejsce w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich, na opiekę weterynaryjną 17 500 zł, na sterylizację i kastrację 4000 zł i na działania edukacyjne 500 zł. Oczywiście program podejmowany jest w rygorach, więc musi być konsultowany. Nasz został pozytywnie zaopiniowany przez Inspekcję Weterynaryjną, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu i stowarzyszenia zajmujące się ochroną zwierząt oraz koła łowieckie posiadające obwody łowieckie na terenie gminy Czernikowo. W szczegółach, Szanowni Państwo, tenże program został Państwu zreferowany na komisji wspólnej. Od tego czasu nie uległ on w żadnym zakresie zmianie. Zatem proszę o jego przyjęcie zgodnie z brzmieniem referowanym na komisji wspólnej oraz tym pokrótce zreferowanym w dniu dzisiejszym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie słyszę, zatem przejdę do odczytania treści uchwały. Uchwała Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernikowo w 2022 roku. Tutaj podana podstawa prawna, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernikowo na 2022 rok w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Czernikowo. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. I szanowni radni, przechodzimy do głosowania. Radny Roman Borucki. Jestem za. Radny Mieczysław Kasprowicz. Za. Radna Halina Pfeiffer. Jestem za. Radna Bogumiła Lewandowska. Jestem za. Radna Beata Rzymkowska. Jestem za. Radny Andrzej Łopuszyński. Jestem za. Radny Daniel Świdurski. Jestem za. Radna Beata Murczewska. Jestem za. Radny Marek Sitek. Jestem za. Radny Dawid Polanowski. Jestem za. Radny Rafał Rutkowski za. Radny Bartłomiej Duszyński. Jestem za. Radna Joanna Tomczyk. Jestem za. Radna Wiesława Fechnerowska. Jestem za. Radny Lech Duszyński. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy 15 obecnych na sesji radnych. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości. Szanowni radni, do Urzędu Gminy w Czernikowie wpłynęła petycja Cechu Zdumów Polskich w sprawie zakazu palenia drewnem, uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza. Organem ustanawiającym akt prawa miejscowego w sprawie wprowadzania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz w sprawie określenia programu ochrony powietrza jest Sejmik Województwa, a nie Rada Gminy Czernikowo. Zatem zgodnie z powyższym należy tą petycję przekazać właściwemu organowi. I otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie słyszę, zatem odczytam treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przekazania petycji według właściwości. Tutaj podana podstawa prawna. Po zapoznaniu się z petycją Cechów Zdumów Polskich uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawiam się przekazać petycję Cechów Zdumów Polskich organowi właściwemu do jej rozpoznania, czyli Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Czernikowo, zobowiązując przewodniczącego do doręczenia uchwały wnoszącemu petycję. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I szanowni radni, przechodzimy do głosowania. Radny Roman Borucki. Jestem za. Radny Mieczysław Kasprowicz. Za. Radna Halina Fajter. Jestem za. Radna Bogumiła Lewandowska. Jestem za. Radna Beata Rzymkowska. Jestem za. Radny Andrzej Łopuszyński. Jestem za. Radny Daniel Świdulski. Jestem za. Radna Beata Murszewska. Jestem za. Radny Marek Sitek. Jestem za. Radny Dawid Polanowski. Jestem za. Radny Rafał Jarzewski. Za. Radny Bartłomiej Duszyński. Jestem za. Radna Joanna Tomczyk. Jestem za. Radna Wiesława Fechnerowska. Jestem za. Radny Lech Duszyński. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy 15 obecnych na sesji rady. I przechodzimy do punktu 8. Wolne głosy i zapytania. Czy ktoś z pań lub panów radnych chciałby zabrać głos? Nie słyszę, ale zgłasza się pan wójt. Proszę. Drogie panie, panowie radni, mieszkańcy słuchający dzisiejszej sesji, wszyscy ci, którzy w swoich środowiskach jesteście liderami, chciałbym was zaprosić na koncert, który jest organizowany przy współpracy Urzędu Gminy w Czernikowie, ale z inicjatywy pana dyrektora Piotra Buczyńskiego, Szkoły Podstawowej w Makowiskach oraz całego środowiska Makowisk. Koncert, który jest koncertem charytatywnym, w którym będą brali udział wykonawcy z Piwnicy pod Baranami, czyli krakowskie środowisko, które na pewno zaniesie nas wszystkich na wyżyny muzycznego dzieła. Będą także uczestniczyły uczennice i absolwentki Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia. Plakaty są dostępne, cegiełki są dostępne. Cały dochód będzie przeznaczony na pomoc Ukraińcom, którzy zamieszkują od krótkiego czasu na terenie naszej gminy. W zasadzie tych osób mamy sporo i wszystkie pieniądze, które się pojawiają, chcemy, aby poprawiły im komfort życia, pozwoliły zapomnieć im o tej tragedii, która ich spotkała. Chcemy z nimi się połączyć duchowo i myślę, że doskonałym momentem będzie właśnie koncert, na którym oni wszyscy, mam nadzieję, będą. Będziemy także i my, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy już po pierwszej odsłonie tego konkursu, bo on jest realizowany, czy tego koncertu, on jest realizowany także w gminie, innej gminie, w innym województwie. W tym koncercie uczestniczyli nasi przedstawiciele. Myślę, że warto byłoby, żeby tutaj kolega Bartek krótko też Państwu opowiedział, ale z tego, co do mnie dotarło, jeśli chodzi o relacje, to wspaniały koncert, uczta duchowa, troszeczkę innego rodzaju muzyka, ale także piękna, taka nostalgiczna, która pozwoli nam wspólnie się zaprezentować nam jako otwartym mieszkańcom, a gościom z Ukrainy jako sympatycznym osobom, które chcą znaleźć tutaj spokój i ukojenie. Także zapraszam, szanowni państwo, do tego koncertu. Żadna złotówka wydatkowana na cegiełkę nie będzie złotówką zmarnowaną. Zapewniam państwa, że wszystkie środki, które wpłyną na konto przy Urzędzie Gminy, będą wydatkowane w sposób celowy właśnie dla tych naszych gości, żeby czuli się u nas jak najlepiej. Zapraszam raz jeszcze, jakbyś Bartku mógł króciutko powiedzieć, podzielić się swoją opinią z pierwszej odsłony tego całego przedsięwzięcia. Dziękuję. Około tydzień temu wspólnie z Piotrem Buczyńskim, panią Dzwonkowską i delegacją uczennic Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia miałem przyjemność uczestniczyć w pierwszej odsłonie koncertu charytatywnego Miejcie Nadzieję. Dodam tylko, że to, co wójt powiedział, jest to chwila na chwilę refleksji, chwilę zdumienia, chwilę przemyśleń,
artyści wspaniali, artyści, którzy na co dzień występują w Krakowie, Piwnica pod Baranami, także to jest okazja do tego, żeby przyjść, posłuchać. Także no, nie lada gratka, na co dzień nie mamy takich artystów. No i do tego jeszcze nasze uczennice, które mieszkają na co dzień w gminie Czernikowo, także serdecznie zapraszam. Igiełki do nabycia w każdej ze szkół, w urzędzie gminy, jak i u mnie. Koszt 50 zł. Tak jak wójt powiedział, pieniądze w całości zostają przeznaczone na pomoc Ukrainie dla osób, które przebywają w naszej gminie. Gorąco zachęcam i zapraszam 8 kwietnia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie słyszę. Na koniec oczywiście serdecznie przyłączam się do tego zaproszenia. Serdecznie Państwa, mieszkańców tej gminy, zapraszam na koncert. Myślę, że w tych trudnych chwilach powinniśmy być z naszymi sąsiadami, Ukraińcami oraz tymi gośćmi, których gościmy teraz na terenie gminy Czernikowo. Wielokrotnie przekonaliśmy się o wielkim sercu mieszkańców i mam nadzieję i jestem przekonany, że również 8 kwietnia aula szkoły muzycznej wypełni się po brzegi. A w tej chwili zamykam obrady 36. sesji Rady Gminy. Dziękuję Państwu, życzę miłego popołudnia i wieczoru. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, dzięki.